Panie dyrektorze, jak ocenia Pan drugą edycję Akademii Wodorowej? Druga edycja Akademii Wodorowej przebiegła bardzo pomyślnie. Spełniliśmy jak gdyby nasze założenia związane z tym, żeby pokazywać tym młodym ludziom jak najwięcej praktycznych zastosowań technologii wodorowych. Dlatego w drugiej edycji pojawił się kolejny partner Solaris, wiodący producent autobusów wodorowych. No i zabraliśmy uczestników na instalację produkcji zielonego wodoru do Puerto Llano do Hiszpanii, jak również do fabryki stacji wodorowych w Saragosie, więc tutaj bardzo ciekawa edycja i również bardzo wysoki poziom tych młodych ludzi, przygotowali bardzo ciekawe projekty. Pięciu z nich zgodnie z jakby zapowiedziami zaproponowaliśmy staż, no i liczymy, że tak jak w pierwszej edycji zasilą docelowo grono zespołu wodorowego Orlen H2 Dream Team. No właśnie o ten poziom uczestników chciałam jeszcze zapytać. Jak ocenia Pan poziom w porównaniu do pierwszej edycji? Tutaj nie chciałbym jakby porównywać, bo naprawdę szczególnie ta czołówka prezentuje bardzo kreatywne pomysły, wysoki poziom też wiedzy i widać, że też korzystali z tego, co przedstawialiśmy w trakcie warsztatów, tych wyjazdów właśnie, czy zajęć praktycznych, bo w ich pracach pojawiały się tego typu rozwiązania. No, bardzo, bardzo też dojrzałe niektóre prace, no dlatego myślimy też, że trzecia edycja przed nami i też będziemy kontynuować ten program, bo jak wiemy, wczoraj otworzyliśmy pierwszą naszą ogólnodostępną stację w Poznaniu, no i te inwestycje przyspieszają, równolegle musimy budować kadry, które będą nam pomagały zarówno na etapie ich realizacji, ale również później na etapie operacyjnego wykorzystania naszych instalacji, tej całej infrastruktury, więc tutaj ten program jest takim wsparciem do realizacji strategii wodorowej Grupy Orlen. Czy te pomysły przedstawione przez uczestników Akademii Wodorowej będą w jakiś sposób wykorzystane przez Orlen? Tak, tutaj tak jak podobnie w pierwszej edycji zamierzamy jakby dać szansę tym młodym ludziom w trakcie tego 6-miesięcznego stażu na to, żeby kontynuowali rozwój swoich projektów. W pierwszej edycji mieliśmy takie przykłady, że niektórzy z naszych stażystów chociażby proponowali rozwój dolin wodorowych i tam również znaleźli swoje zaangażowanie, czy w pracach uwzględniali aspekty wpływu regulacji na działanie biznesu właśnie tej nowej gałęzi wodorowej i dzisiaj są jednym z lepszych ekspertów właśnie w dziedzinie tłumaczenia regulacji na język biznesowy. A jaki przykład z tegorocznej edycji projektów mógłby Pan podać? Mogę tylko jakby dać troszeczkę taki obraz, bo nie chciałbym zdradzać szczegółów, ale tutaj sporo pojawiło się kilka projektów bardzo ciekawych związanych z produkcją wodoru na bazie energii nuklearnej, czyli właśnie tego kierunku, który jest potrzebny do dekarbonizacji przemysłu. I to są bardzo ciekawe, dojrzałe prace związane z tym, że wykorzystywane są tam jakby doświadczenia, wiedza na temat technologii atomowych czwartej generacji, czyli tych najnowocześniejszych w połączeniu z produkcją wodoru czy paliw syntetycznych. I to cieszy, że ci młodzi ludzie interesują się tymi technologiami, też nie patrzą jednokierunkowo, nie patrzą na politykę, na to, że jest jakby wytyczony jakiś zielony kolor, tylko też przedstawiliśmy im, że neutralność chociażby klimatyczna wymaga neutralności technologicznej, więc sami decydowali, co zawrzeć w swoich pracach i to było bardzo ciekawe i inspirujące również dla nas. Pani Agato, co podczas Akademii Wodorowej było dla Pani najciekawsze? Najciekawsze tak naprawdę były wykłady na politechnikach, ponieważ od teorii przechodziliśmy od razu do praktyki i mogliśmy spróbować sami robić różne rzeczy w laboratoriach. Jak ocenia Pani poziom tej akademii? Poziom jest na bardzo wysokim poziomie, ponieważ wykłady prowadzili nam tak naprawdę najlepsi z dziedziny wodorowej i z branży. Ludzie doświadczeni, którzy już w tej branży są od nastu lat. Także mieliśmy wykłady z profesorami, z mistrzami i z dyrektorami. Co Panią najbardziej zaskoczyło? Zaskoczyło? Chyba właśnie jakość tej organizacji, że to jest na taką skalę, że nawet byliśmy w jednych z największych przedsiębiorstwach energetycznych, bo pojechaliśmy do Madrytu, do Iberdroli, więc naprawdę poziom tej akademii jest bardzo, bardzo wysoki. Czy i w jaki sposób wpłynie Akademia Wodorowa na Pani przyszłe życie zawodowe?
Myślę, że jako alumna Akademii Wodorowej z takim bagażem wiedzy, który tutaj wyciągnęłam, mogę iść w świat i mogę godnie reprezentować gospodarkę energetyczną wodorową. Co podczas Akademii Wodorowej było najfajniejsze, a co najtrudniejsze? Zdecydowanie najlepszym aspektem i który na pewno i zapamiętam do końca życia, ale też będzie miał wpływ na moje dalsze plany, są ludzie, których poznałem i mówię tutaj w ujęciu zawodowym, ale jak i rówieśnicy oraz koledzy z Akademii, którzy na pewno i będę miał w przyszłości okazję z nimi jeszcze na polu biznesowym współpracować i firmy przedstawicieli, tak? Czyli tutaj mówimy o naszych i sponsorach, jak i o Orlenie, gdzie zaoferowali profesjonalizm, otwartość i gotowość na pomoc w poszerzaniu naszej wiedzy w zakresie gospodarki wodorowej. Mieliście bardzo różnorodny program. Co z tego programu najbardziej wbiło się w pamięć? Co było najfajniejsze? Przede wszystkim, no tutaj kwestią ważną do podkreślenia są wyzwania, przed jakimi stoimy. Jesteśmy teraz w takim etapie, gdzie transformacja energetyczna już nie tylko w zakresie elektroenergetyki, jak i też transportu i ciężkiego przemysłu przyspiesza i należy tutaj zbroić się w tym wyścigu i jak najlepiej przygotować się pod względem technologicznym, natomiast wyzwania, jakie stawia regulacje unijne, no, są naprawdę ciężkie do sprostania, natomiast patrząc na takie inicjatywy jak Akademia Wodorowa Orlenu, liczę, że będziemy mieli w przyszłości jeszcze lepszą kadrę, która na pewno sprosta tym wyzwaniom. Czym konkretnie w Akademii Wodorowej zajmowaliście się? Czym się konkretnie zajmowaliśmy? Tak jak Pani wcześniej wskazywała, Pani redaktor, tutaj zakres był bardzo szeroki, bo i od transportu, czyli rozkładaliśmy na czynniki pierwsze ogniwa paliwowe i silniki, które zasilają transport lekki kołowy, jak również i analizowaliśmy poszczególne procesy technologiczne produkcji nawozów sztucznych w Anwilu, jak i w przerobie frakcji ropy naftowej i produkcji zeroemisyjnego wodoru.